Wernisaż malarstwa profesora Jarosława Modzelewskiego zainaugurował działalność Galerii Akademickiej ATH. Uroczyste otwarcie galerii w obecności wielu zacnych gości miało miejsce 26 stycznia 2012 roku o godzinie 17. Przed otwarciem galerii w jednej z nowoczesnych sal audiowizualnych budynku L odbył się wykład i spotkanie z profesorem Modzelewskim. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli bielskiego środowiska artystycznego, w tym oczywiście silnej reprezentacji Galerii Bielskiej BWA i Muzeum w Bielsku-Białej. W Galerii Akademickiej prezentowanych jest 5 wielkoformatowych obrazów Jarosława Modzelewskiego z lat 2005-2010, malowanych techniką tempery żółtkowej. Wybór był dosyć trudny, bo nie widziałem tego miejsca przedtem, tylko znałem je na podstawie fotografii. Trochę była to ryzykowna decyzja, ale chciałem wybrać prace dosyć monumentalne, dosyć duże, dosyć takie mocno działające, no bo wydawało mi się, że właśnie to jest przestrzeń, w której takie prace bardzo dobrze się znajdą. No i nie zawiodłem się, myślę, że tak właśnie jest. Jarosław Modzelewski, profesor malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uchodzi za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego malarstwa figuratywnego. Ja nie jestem aparatem fotograficznym, tylko jestem żywym człowiekiem, więc oczywiście, że oparte na obserwacji obrazy podlegają potem przetworzeniu jakby zgodnemu z moimi potrzebami jako malarza, prawda? To jest kwestia pewnego stosunku do formy, do koloru, także zawsze jest to oczywiście jakaś interpretacja, ale ten element zobaczenia tego zdarzenia, które jest motywem obrazu, no jest podstawowy dla mnie, to znaczy staram się w obrazie jakby znaleźć pewną esencję tego, co wydawało mi się, że jest ważne do zamknięcia w idei obrazu. Także oczywiście to nie są obiektywne zapisy jakichś chwil, tylko to są jest to spojrzenie na tę chwilę okiem artysty, okiem malarza. Artysta na początku lat 80. był współtwórcą nieistniejącej już grupy malarskiej Gruppa, która nie unikała odniesień do problemów społecznych i politycznych tamtego okresu. Jarosław Modzelewski bywa nazywany malarzem ikon codzienności. W każdym z tych obrazów jest coś ważnego, bo ten obraz, który ma tytuł Amator Astronomii, to jest to obraz, na którym jestem ja. W takiej dosyć zabawnej pozycji, patrzącego właściwie w drugą stronę niż jest niebo. Także to ma takie swoje różne zabawne momenty. Ten obraz obok, chłopiec na tarasie, to z kolei jest mój syn namalowany, w takim właśnie złapany, chwycony w takim momencie. Ten obraz Przejażdżka po Wiśle, jest to łódź, którą zobaczyłem na Wiśle, na której to łodzi właśnie płynął stary człowiek, młody człowiek sterujący i dwoje dzieci. Bardzo symboliczny obraz właściwie. Ten obraz z kościołem to jest kościół w mojej miejscowości, w której mieszkam, w Nieporęcie. Także w jakimś sensie jest też to mi bliska sfera. A tamten obraz przedstawia fragment mojego ogrodu w takiej dziwnej sytuacji, w której piłka po prostu okazała się bardzo podobna do planety Jowisz, a lampa do słońca, więc wyszła taka dziwna mikroukład słoneczny, przypadkiem zobaczony zresztą. No także wszystkie to są obrazy jakby gdzieś skupione wokół moich jakichś takich bliskich obserwacji. Na przewrotnie postawione pytanie, po co Akademii Galeria Sztuki, rektor ATH profesor Barcik odpowiada. Galeria to przede wszystkim sztuka, to kultura. Każdy student, pracownik powinien rozwijać się nie tylko naukowo, nie tylko dydaktycznie, ale przede wszystkim wyrabiać sobie tak zwaną sprawność intelektualną. Ja ciągle studentom powtarzam, że w zasadzie to oni zaczną się uczyć dopiero po studiach, a studia mają za zadanie kształtować ich sprawność intelektualną. Ta sprawność intelektualna dopiero pomoże im zdobywać prawdziwą wiedzę do zawodu, który będą wykonywać i pewnie kilkakrotnie zmieniać w swoim życiu. No i tą sprawność przede wszystkim wyrabia się nie tylko przez studiowanie w danej dziedzinie, ale przede wszystkim przez
kino, teatr, malarstwo, sztukę. Przyznam się szczerze, że ja na studiach, które, oj, kiedy to było przełom lat 60. i 70., najwięcej chodziłem do opery, na opery, do kina, teatru w czasie sesji. Podobną opinię co do zasadności funkcjonowania w Akademii Galerii Sztuki wyraża bohater inaugurującego jej działalność wernisażu. To jest bardzo dobry pomysł, dlatego że poziom edukacji artystycznej w Polsce jest na bardzo złym poziomie i to na każdym poziomie, to znaczy począwszy od szkół podstawowych, skończywszy na wyższych uczelniach i uniwersytetach, a właściwie wyższa uczelnia to jest ostatnie miejsce, w którym młodzi ludzie mogą jeszcze złapać jakiś kontakt ze sztuką wysoką, ze sztuką czystą. Zresztą z natury rzeczy jako studenci intensywnie uczestniczą, prawda, w jakichś wydarzeniach, mają na to czas. Taki właśnie taki czas studencki to jest czas, kiedy czego się nie przeczyta, czego się nie zobaczy, to już się potem często nie zobaczy, prawda? Więc w takich miejscach wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby były też galerie sztuki. Galeria działa na czwartym piętrze głównego gmachu dydaktycznego Akademii pod okiem kuratora profesora Zawady, uznanego malarza, plastyka, performera, jednocześnie pracownika naukowego ATH. Profesor Zawada jest także kuratorem wystawy malarstwa Modzelewskiego, a poniekąd także jego uczniem. Wybór oczywisty. Chodzi o to, żeby promować sztukę ambitną, sztukę dobrej jakości, dobrej marki. Przede wszystkim osobowości artystyczne, które mam nadzieję będą gościć tutaj w naszych murach i będą w pewnym sensie promować również tę uczelnię w zakresie sztuk wizualnych. To jest w zasadzie podstawowy cel działania tej galerii, która powinna przybliżać naszym studentom oraz mieszkańcom Bielska-Białej te wartości, które wiążą się ze szkolnictwem artystycznym, z tym, co jest istotne po prostu w działaniach również edukacyjnych. Galeria Sztuki ATH na czwartym piętrze nowego gmachu L jest kontynuatorką Galerii 320 założonej w ATH przez wieloletniego pracownika Akademii, filmowca amatora, fotografika i malarza Franciszka Dzidę. Jestem po raz pierwszy w tych pomieszczeniach, w związku z tym mogę powiedzieć, że wrażenie jest dla mnie bardzo oszałamiające. Dlatego, że galeria, w której ja tam działałem, to były jednak sutereny, to były przyziemia i to były dość skromne warunki. Natomiast tu mamy już do czynienia z galerią z prawdziwego zdarzenia. I mogę powiedzieć, że czuję satysfakcję, że tych 17 lat, które poświęciłem galerii 320, poprzedniej galerii, zaowocowały galerią akademicką, którą prowadzi profesor Ernest Zawada, że jakby udało się podnieść tą przyziemną galerię do ekspozycji już o standardzie, nazwijmy to, europejskim. Choć Franciszek Dzida od kilku miesięcy przebywa na zasłużonej emeryturze, nie zamierza zrywać kontaktów ani z akademią, ani tym bardziej z galerią. Ja myślę, że dobrze wróży tej galerii. Raz, że doprowadziliśmy do stanu w ogóle otwarcia, bo trzeba było zdobyć finansowe, powiedzmy, zasoby i tutaj uruchomić i zdobyć. Jak Państwo widzicie, obiekt jest przepiękny, wielkie przestrzenie, możliwości wystawiennicze bardzo duże i edukacyjne również, ale przede wszystkim idziemy w kierunku, a być może nawet na końcu utworzenia Wydziału Artystycznego. Galeria będzie zajmować się promowaniem sztuki uznanych polskich i europejskich artystów oraz przybliżać odbiorcom zagadnienia edukacyjne i kulturalne z dziedziny sztuki współczesnej, m.in. poprzez wykłady, spotkania z artystami, historykami sztuki czy poprzez warsztaty artystyczne. Znajdzie się także miejsce, aby prezentować prace wykonane przez studentów. Planujemy właśnie taką ekspozycję naszej studentki, która zdobyła nagrodę tutaj na logo Akademii Techniczno-Humanistycznej. Czy dużo studentów zajmuje się sztuką na Akademii Techniczno-Humanistycznej? Okazuje się, że sporo, tylko trzeba ich umieć odkryć. Jak ich Państwo odkrywacie? Mamy z nimi zajęcia i wyławiamy tych, którzy mają po prostu talent. Próbujemy ich w pewnym sensie edukować w zakresie właśnie sztuk wizualnych, a później staramy się ich promować.
Czy to też poprzez zajęcia, które pan prowadzi osobiście na wydziale? W pewnym sensie tak, no ale oczywiście są również osoby, które zajmują się fotografią, komputerami i myślę, że tutaj będzie duże pole do współpracy, żeby tego typu działania później eksponować. Inaugurujący działalność galerii w ATH wernisaż prac profesora Modzelewskiego uświetnił koncert w wykonaniu orkiestry imienia Telemana.